Witam Cię w biznesowym espresso, czyli szybkich lekcjach, które pomogą Ci w Twoim życiu codziennym i w biznesie. Lekcja numer 3. To praktyka jest matką każdego sukcesu. To praktyka pozwoli Ci wiele rzeczy zrozumieć. Ile razy na swoich szkoleniach powtarzam wiedzieć, a zrozumieć to coś totalnie zupełnie innego. Podam Ci przykład. Wyobraź sobie, że idziesz na naukę pływania i Twoja cała nauka pływania opiera się tylko i wyłącznie do zajęć teoretycznych. W jaki sposób teoretycznie się pływa? W praktyce nigdy w życiu nie byliście w basenie. Pytanie, czy jeżeli zostaniecie wrzuceni na głęboką wodę, na przykład do morza bądź oceanu lub jeziora, to czy sobie poradzicie? Może być ciężko, prawda? Dlatego właśnie w praktyce jesteś w stanie wiele rzeczy zrozumieć po swojemu. Nawet jeżeli idziesz na jakieś szkolenie, jeżeli czytasz jakąś książkę, jeżeli sięgasz po poradę kogokolwiek, to pamiętaj, że zawsze ktoś pokazuje Ci swój punkt widzenia. Nawet jeżeli on używa różnych przykładów z życia codziennego, żeby łatwiej było Ci zrozumieć, to tylko i wyłącznie w praktyce jesteś w stanie zrozumieć to po swojemu. Zrozumieć to do tego stopnia, aby móc powtarzalnie to odtworzyć. Bo dla mnie osobiście poziom zrozumienia to jest wtedy, kiedy świadomie jesteś w stanie po prostu odtworzyć daną czynność. Na przykład rzucamy Cię do morza, Ty świadomie utrzymujesz się na powierzchni wody, pływasz, rzucamy Cię do basenu, dajesz radę, do jeziora, dajesz radę, do oceanu, dajesz radę. Po prostu w każdym środowisku sobie poradzisz, bo rozumiesz, na czym polegają zasady. Dlatego praktykuj, praktykuj, praktykuj. Ile razy prowadzę szkolenia i zaczynam od takiego zdania. Jedna teoria równa się 10 godzinom praktyki, ok? Tylko taka zasada po prostu daje pewną równowagę, daje to, że człowiek nie staje się przeedukowany. W momencie, kiedy człowiek tylko uczy się w teorii, on jest teoretykiem, on wszystko wie, wszystko wie najlepiej, jest tak zwanym wielebkiem, on wie lepiej i tak dalej, albo może być Alejandro, naprawdę, tak jest po prostu, taki szwagier zawsze prawdę Ci powie, ale w praktyce ten człowiek totalnie nie potrafi tego zrobić. Dlatego weź sobie mega do serducha w tej lekcji, że to praktyka jest matką każdego sukcesu. Jeżeli doceniasz oglądane materiały, zostaw łapkę w górę, subskrybuj ten kanał i naciśnij dzwoneczek.